Top 10 bohaterów gryotron. Gdy emocje po ostatnim niezbyt udanym sezonie już opadły, pora na pewne podsumowania całej serii. Oto nasze top 10 postaci, które przewinęły się przez tę kultową produkcję. Część będzie oczywista, w końcu mówiąc o grze o Tron, nie sposób pominąć niektórych bohaterów. Mamy jednak nadzieję, że kilka naszych wyborów was zaskoczy pozytywnie. Numer 10 Ramsay Bolton. Na ostatnim miejscu zestawienia ląduje największy degenerat prozy Martina i jej ekranizacji, a wszyscy wiemy, że do tego tytułu można by zgłosić niemal tylu pretendentów co do żelaznego tronu. Jeffrey Góra, Stary Frey, mniej lub większych okrutników, dewiantów i zbirów można wymienić bez liku. To, co wyczyniał ze swoimi sługami, kobietami, wrogami, a w zasadzie niemal każdą napotkaną postacią Ramsay Bolton jest jednak szczytem wszystkiego, co widzieliśmy w serialu. Numer 9. Peter Baylish, Littlefinger Niepozorny paluszek może czasem narobić niezłego zamieszania. Pochodzący z mało znaczącego rodu Baylishów, Peter do wszystkiego doszedł dzięki własnemu sprytowi, uporowi i bezczelności połączonej z urokiem osobistym. Stanowisko starszego nad monetą, które zdawać by się mogło, było szczytem tego, co Littlefinger był w stanie osiągnąć, nie wystarczyło do zaspokojenia nieposkromionych ambicji tego człowieka. To właśnie jego intrygom zawdzięczamy całą wojnę z Westeros. Numer 8. Olena Tyrell. Jeśli chodzi o zawiłość intryg, to jednak jest ktoś, kogo nawet taki cwaniak jak Littlefinger musi docenić. Ta niepozorna staruszka nie bez powodu nazywana jest Królową Cierni, ale też nie dajcie się zwieść pozorom. Cięty język to nie jedyna broń, jaką ta wytrawna manipulantka i intrygantka dysponuje. Dla zapewnienia powodzenia swojemu rodowi gotowa nawet jest na królobójstwo. Godną następczynią babci wydawała się Marjorie. Niestety urocze dziewczę zginęło, zanim miało okazję pokazać wszystkie pazurki. Numer 7. Bron. Pozostając w klimacie na swój sposób uroczych cwaniaków, nie można nie wspomnieć o Bronie. Jego awans społeczny, od zwykłego najemnika po Lorda Wysogrodu, jest jeszcze bardziej niesamowity niż Littlefingera. Zresztą stanowisko starszego nad monetą też mu w pewnym momencie przypadło. Bron jest zarazem jedną z niewielu postaci w tej opowieści, której intrygi przyniosły zamierzony skutek. Numer 6 Tyrion Lannister. Pierwszą połowę zestawienia zamyka niewielki przedstawiciel wielkiego rodu Lannisterów, o którego wzroście powiedziano już chyba każdy możliwy kawał. W tym wypadku pozory jednak zdecydowanie mylą, a niepozorna powierzchowność skrywa wielki umysł. I niech sobie właśnie cały ród Lannisterów pluje w twarz, że tak podle obchodził się ze swoim najwybitniejszym przedstawicielem. Numer 5. Cersei i Jaime Lannisterowie tej dwójki nie mieliśmy serca rozdzielać i nie chodzi tu tylko o to, że są bliźniakami. Trochę nam głupio, że wyżej umieszczamy kazirodczy związek lanisterskich bliźniaków, aniżeli najwybitniejszego przedstawiciela rodu, ale prawem starszeństwa Searsy i Jamie zasłużyli na wyższe miejsce. Też jakby nie patrzeć, to jednak ich ewolucja była jednym z kół napędowych fabuły serialu. Numer 4 Dinarys Mówi się, że dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane, a w piekle, jak wiadomo, jest gorąco. A jest gorąco, bo płonie piekielny ogień. No dobra, trochę pogubiliśmy się we własnej metaforze, w każdym razie chodzi o to, że Dinnery to ognista laska, hot, i trochę piekielna zarazem. I na pewno miała dobre chęci, i niestety wszystko skończyło się bardzo, bardzo źle. Numer 3. Brian Starfu Dość promowania negatywnych wzorców w prozie i serialu. Ile można słuchać o intrygach, degeneratach, zdrajcach i mordercach? W ramach poprawiania wizerunku Gry o Tron, na podium naszego zestawienia postanowiliśmy umieścić tylko pozytywnych bohaterów taki Fortel. A szukając takich w Westeros, trudno nie zauważyć wyrośniętej kobiety w zbroi, pełnej honoru, pani rycerz Brian Starfu. Numer 2. Jon Snow. Człowiek, który nic nie wie. Na szczęście w toku serialu kilku rzeczy zdążył się nauczyć. Po pierwsze, że o ile podatków można być w 100% pewnym, to już ze śmiercią wcale nie jest to takie oczywiste. Po drugie, że nie warto dawać sobie uciąć ręki za kobietę, bo w najlepszym wypadku trzeba ją będzie amputować. Po trzecie, nie warto ufać monarchom, chyba że chodzi o siostrę. Po czwarte, że jak czegoś nie wolno, ale się bardzo chce, to jednak wolno. Od na przykład seksu. Numer 1. Arya Stark. Okej, okay, zestawienie miały zamykać w końcu jakieś pozytywne postacie, a w przypadku zniszczonej życiem dziewczynki trudno może być o jednoznaczną ocenę moralną. Jakby nie patrzeć, to jednak jej, Westeros, zawdzięcza największe zwycięstwo, czyli pokonanie armii nocnego króla. Poza tym, na tle dość sztampowych postaci, zaczerpniętych z prozy Martina, ta wydaje się najciekawsza i najbardziej oryginalna, dlatego ląduje dziś rano na miejscu pierwszym, Ole.